Niewiele mang zdobyło status kultowości jeszcze przed swoim zakończeniem. Saga Winlandzka jest jednym z takich nielicznych przypadków. Bohaterem tej opowieści jest urodzony na Islandii Thorfinn. Chciałbym przybliżyć fabułę trochę dokładniej, ale już w pierwszym odcinku tyle się dzieje, że nawet jego streszczenie byłoby mega spoilerem. Aby nie psuć wam zabawy, muszę się ograniczyć do podstawowych informacji. Na skutek splotu licznych wydarzeń, intryg i przeszłości ojca bohatera, młody Thorfinn jest zmuszony dołączyć do załogi wikingów, piratów, najemników. Przez pierwszą połowę opowieści obserwujemy, jak młodzik powoli dorasta i przysposabia sobie umiejętności korsarza. Czyli co? Yo-ho i bandera w czaszki na maszt, tak? Nic bardziej mylnego. Saga Winlandzka przedstawia o wiele bardziej realistyczny obraz tego, kim byli piraci. Mamy tu do czynienia z mordercami, gwałcicielami, degeneratami najgorszego sortu. Jest to też jedna z mocniejszych stron anime, gdyż całość została podana bez jakiejkolwiek cenzury i znieczulenia. Mamy tu bandę oprychów, którzy rabują i zabijają niewinnych, nawet jeśli ci błagają ich o litość, trzymając na rękach płaczące dziecko. Thorfinn, chcąc nie chcąc, staje się powoli taki jak ludzie, z którymi podróżuje. Proces, podczas którego dobry dzieciak zostaje okrutnym, pałającym żądzą zemsty zabójcą, wypada bardzo realistycznie. Obserwowanie, jak młodzian sprowadza śmierć na ludzi, którzy chwilę wcześniej okazali mu serce, uderza w tęczą strunę naszej duszy, której zazwyczaj nie chcemy dotykać. Już ta część historii jest niezwykle zajmująca, ale moment, kiedy na scenę wkradają się rozgrywki polityczne, a piracka załoga wplątuje się w spisek pojmania duńskiego księcia, jeszcze bardziej podnosi poziom show. Wtedy to adaptacja z diamentu przekształca się w brylant. Muszę wspomnieć także o kwestii technicznej. Odpowiedzialne za anime studio Vid należycie wywiązało się ze swoich obowiązków. Grafika jest przepiękna. Projekty postaci i animację należycie dopracowano, a tła i ujęcia krajobrazu są tak dokładne, że przypominają widokówki. Saga Winlandzka była tytułem, któremu wysoko ustawiono poprzeczkę. Sam fakt, że serial sprostał wyśrubowanym wymaganiom, świadczy o jego wielkości. Polecam to anime wszystkim, którzy cenią dobrą fabułę, pełnokrwiste postacie i przemyślaną akcję. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z nią nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzu. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. A jeśli się podobało, proszę o suba i łapkę w górę. Do zobaczenia.